It's just you, well, time's be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Jest niedziela, jest południe, więc warto by było sobie porozmawiać o tym, gdzie można w kryptowalutach stracić szybko pieniądze. Ja wiem, że znacie całe mnóstwo sposobów i pewnie więcej nawet ode mnie, gdzie tą kasę już straciliście w krypto. Ale dzisiaj może kilku nowych pomysłach i jak te pieniądze umoczyć. Czyli porozmawiamy trochę o altcoinach, pomówię też trochę o sile dolara amerykańskiego w dalszej części tego materiału, bo to on niestety ostatnio, jak widzicie, po miniaturce depcze trochę różnego rodzaju rynki na świecie, przez to, że jego moc jest taka, jaka jest w tym momencie. No i niestety, albo stety, wiele narodów ucieka do tego dolara amerykańskiego, przez co osłabia własną walutę. No po ostatnich ruchach naszego prezesa. NBP, widzieliście co się stało z dolarem do złotówki, także więcej Wam o tym nie muszę mówić. Jeżeli akurat nie wiem, zarabiacie w złotówkach i chcieliście sobie wymienić te złotówki na taniego dolara, no to niestety ten pociąg delikatnie odjechał, ale to nie oznacza, że jeszcze odjechać bardziej nie może. Dobra, także sporo tematów dzisiaj na niedzielę. Mam nadzieję, że macie trochę czasu, żeby wysłuchać ten materiał do końca. Oczywiście, łapeczka w górę, subskrypcja. No i przejdźmy do meritum. 20, niecałe 6 tysięcy dolarów za bitka 1625 Ether, klasyka ostatnich dni. Render token RNDR 2% do góry, 10%, niecałe 7 dni, urósł tutaj nam ten token, a najgorzej radzi sobie Rollbit, Gara oraz Solana. Do Solany jeszcze dzisiaj trochę przyjdę, skąd te spadki na tym projekcie. Wykres Bitcoina, no tutaj nawet to wyglądało fajnie. Dwa dni temu dokładnie wzbiliśmy się do 26,5 dolarów, Parę godzin się tutaj utrzymaliśmy. Zobaczcie jaki był atakowany ten poziom 26,5 tysiąca dolarów. Jak te knoty nam się tutaj porobiły na świeczkach 4-godzinowych. 3-4 godzinówki z rzędu na no ta cena próbowała, próbowała się wybić poza ten poziom. Nie udało się, więc zjazd do bazy ponowny. I znowu jesteśmy gdzieś w tej konsolidacji na wykresie. Ale chciałbym Wam puścić nagranie tego pana. Jest to milioner, milioner, miliarder Meksykański Richard Salinas i ma on w zarządzaniu kilkanaście miliardów dolarów, przynajmniej tak Wikipedia pokazuje. I co on na tym filmiku powiedział? In the liquid part of the portfolio I now opted I to... <laughs> basically just have Bitcoin, microstrategy, four or five miners some oil companies and some gold miners. That's it. That's it. Czyli powiedział, że w swoim takim płynnym portfolio asetów, tym, co można łatwo i szybko w miarę sprzedać, posiada pięć rzeczy, posiada pięć asetów. Po pierwsze posiada Bitcoina. Po drugie posiada akcję MicroStrategy, czyli firmy, która jest all in Bitcoinie. Po trzecie posiada kilka spółek wydobywających Bitcoina. To o czym Wesley dość sporo mówił już parę miesięcy temu, że on też te spółki wydobywające Bitcoina inwestuje, no to tutaj ten miliarder również. Hashtag nam wskoczył na nowe ATH, więc coś to musi być. Czwarta sprawa to są firmy wydobyw wydobywające ropę i piąta firmy wydobyw wydobywające złoto. Więc oczywiście tutaj akcje tych firm no to łatwo można sprzedać, wchodzicie na giełdę na aplikacje i je sprzedajecie. Te akcje również, akcje MicroStrategy, no też nie jest z nimi problem, żeby je obkrąć, a tym bardziej akcje, czy po prostu Bitcoina. Więc ten gość jest bardzo mocno bullish, nastawiony na rynek krypto, a szczególnie na Bitcoina, więc tutaj swoje parę, nie wiadomo, czy milionów, czy miliardów, zapewne milionów raczej, dołożył również do rynku Bitcoina, w którym my oczywiście tutaj jesteśmy zagrzebani po uszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tyle o Bitcoinie w tym momencie, ale Vitalik, niestety, ale popełnił gafę, nie wiem, czy popełni gafę, czy o co tutaj chodzi tak naprawdę, ale jego konto zostało schakowane. Tak, oryginalne konto Vitalika Butelina na Twitterze, na Eksie zostało schakowane i ci ludzie zamiast, nie wiem, napisać, że sprzedaje wszystkie swoje etery, bo Ethereum to jest śmieci, dziadostwo i tak dalej, i ci ludzie mogliby założyć potężnego shorta na to wszystko, na dużej dźwigni i zarobiliby na tym kupę kasy, to oni wrzucili na jego profil scam. No i haker zgarnął już 690 tysięcy dolarów, podobno z użytkowników, którzy podpięli się walletem ze stroną, która opublikowała w tym wpisie te informacje. Ja na początku zgarnąłem 100, teraz już 700 tysięcy. Nie, nie monitorowałem tego dalej, ale jest to wpis z, z rana, więc może już doszli do miliona dolarów. Zobaczmy z ciekawości, czy te konto już jest odzyskane przez Vitalika, czy dalej tam jakiś śmieć leży na jego koncie. 16 sierpnia 14, nie, no musiał odzyskać już te konto, bo ten wpis już tutaj nie widnieje. Natomiast no niestety, ale nie rozumiem. Nie rozumiem ludzi, którzy wierzą, że taki gościu wrzuca tutaj jakiś projekcik, jakiś nieznane, o którym wcześniej nie mówił i nagle ludzie podpinają tam swoje wallety i wallety są ich czyszczone. No przecież to jest taka głupota, przecież to jest taka naiwność, Ile można truć o tych wszystkich rodzajach skamów, o tym, że nie ma takich ofert, że szczególnie takie osoby nie zaproponują wam nie wiadomo jakich złotych jaj, inwestycji, nie wiadomo co, a ludzie dalej naiwnie podpinają tam swoje portfele i tracą pieniądze? No to jest, to jest dla mnie niesamowite i niezrozumiałe, jak można dać się w tak łatwy sposób oszukać. Nie wpłynęło to zbytnio na cenę samego ETH, no bo, bo dlaczego by też miało? Natomiast no tutaj skam bardzo łatwy i Piotrek Mysiorek fajnie ten temat skomentował. GM, nie bądź jak Witalik i włącz sobie dwustopniową weryfikację na Twitterku. Wchodzimy w ustawienia i można włączyć tutaj dwustopniową weryfikację z zewnętrzną aplikacją, więc warto, myślę, że to zrobić. Nie kosztuje Was to nic, niż wpisanie tych kilku cyfr przed logowaniem się na Twittera, a nawet jeżeli jesteście cały czas zalogowani, to ktoś z zewnątrz po prostu w łatwy sposób się do Was nie zaloguje na tą aplikację, nie posiadając tej zewnętrznej aplikacji do autentykacji. Zewnętrznej aplikacji do autentykacji, więc oczywiście polecam Wam to zrobić. Polecam Wam włączyć sobie tą opcję, bo może Wasze konto nie jest na tyle warte dla hakerów jak Witalika, ale te, ta zakładka z wiadomościami prywatnymi, na przykład, może być sporo warta. Nie chcecie przecież stracić zaufania odbiorców Waszych, czy, czy jeżeli macie tu jakieś ciekawe informacje, to nie chcecie, żeby one wypłynęły na światło dzienne, więc warto sobie to włączyć. Co do Ethereum jeszcze, to Ethereum vs L2, dalej jesteśmy wcześniej, z drugiej strony zobaczcie, jak kapitał ostatnio ucieka z Arbitrum do Base, bo airdrop ma być. Ogólnie z Arbitrum to ciekawie, bo miało być młona średnio sobie daje radę. No i tutaj jest porównanie właśnie unikatowych adresów na Ethereum vs różne sieci warstwy drugiej. Na Arbitrum tych adresów jest ponad 11 milionów, więc naprawdę sporo. Optimist jest 8 milionów, ZK Sync o którym już jest głośno od dawna to jest tylko 1,8 mln i Base, który jest nową siecią, to jest już 1, 000 000, 50 mln adresów unikatowych na stan 20, na dzień 20 oczywiście sierpnia 2023. Więc ten kapitał faktycznie trochę do Base ucieka, a Base żadną rewelacją przecież nie jest. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że ostatnio się wyłączyło Base na jakiś czas i nie dało się wysłać transakcji, bo po prostu blockchain nie działał. Także biorąc przykład chyba Solany, do której zaraz przejdę. No i niestety, ale ta sieć też ma jeszcze swoje problemy. No i tutaj odnośnie FTX. -a. FTX złożył opozycję przeciwko m.in. Layer Zero. Świeżo mianowany dyrektor generalny FTX twierdzi, że Layer Zero wyciągnęli 21 milionów dolarów z giełdy tuż przed zawieszeniem wypłat i upadkiem giełdy, korzystając z jakiegoś Insight Info. Co z naszym Eddropem Pyta się tutaj Monika. No i to jest właśnie ten lawsuit, to jest właśnie ten akt oskarżenia. Są tutaj firmy takie jak Layer Zero, jak Litan i Skip and Goes. Także no trochę tutaj pozwów poleciało. Jak FTX powstanie, jak FTX znowu będzie działał i operował i ktoś im zaufa, no to to będzie po prostu taki sam wałek dla mnie, jak to co Witalik teraz na swoim profilu uświadczył. Jak można być naiwnym, żeby zaufać ponownie takiej giełdzie? W życiu bym tego nie zrobił, nie miałem tam konta nigdy i na pewno nie będę miał. Bo, bo jak można takiej firmie zaufać? Jeżeli oni pod tą samą nazwą będą chcieli działali, no to już w ogóle, no przecież to jest spalona spółka według mnie na rynku krypto na zawsze. Tak jakby MTGOX miał się odrodzić, to ktoś by musiał tam zrobić fake konto jakieś dla śmiechu, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda, ale tak naprawdę, żeby poważne środki tam trzymać czy inwestować przez tą giełdę to trzeba mieć no, po prostu coś pod kopułką, nie tak, żeby ponownie takiej firmie zaufać. I oczekuje się, że 13 września FTX otrzyma zgodę na likwidację aktywów z grafiki poniżej. Mają oni około 3,4 miliarda dolarów w różnych aktywach. Obecnie proponowany plan zakłada cotygodniową sprzedaż kryptowalut o wartości 200 milionów dolarów. Szczególnie chodzi tutaj o token Solana i 685 milionów dolarów, które w tym tokenie posiada giełda FTX. Więc najwięcej posiadają oczywiście tutaj w tokenie Solana, później FTT, ale to nas nie interesuje, chyba nikogo. Później sporo Bitcoina mają, Ethera, Aptosa, Dogecoin, Matic, Bit, TON, XRP, jakieś stablecoiny, no i różne tu inne asety. Także Solana może dostać po głowie trochę w najbliższych dniach. Zobaczcie, 5% spadek na Solanie. 18,5, 18,3 już dolara, więc faktycznie po tej informacji, że te tokeny mogą zostać upłynione i to już wkrótce, i podaż tego tokena ma być po prostu bardzo duża, chętnych na zakup aż takiej ilości tych tokenów może nie być, no to Solana zaczęła po prostu spadać w swojej cenie. Także, jeżeli posiadacie tokeny Solana jeszcze, albo szukacie okazji na kolejnego shorta, no to uważajcie, bo faktycznie, jeżeli te asety zostaną zlikwidowane, to może dojść naprawdę jeszcze do spadku cen tych tokenów, o których przed chwilką powiedziałem. Co do altcoinów to w wrzucił taką listę, on ją pobrał z Dune Analytics, gdzie są różnego rodzaju narracje wypisane, plus tokeny oczywiście, które pod daną narrację wchodzą. Oczywiście część tylko tych tokenów, tak? AI, Upchain, jakieś DeFi blue chipy, DEXy, agregatory DEXów, różnego rodzaju domeny, GameFi, Layer 1, Layer 2 jeszcze, gdzie Layer 3 i 4 brakuje tutaj. Chińskie tokeny oczywiście, seksy, Frentechy, Bitcoin ETF-y, no mnóstwo, mnóstwo tego jest. I oczywiście można szukać w każdym tym, w każdej tej narracji jakiegoś tokena i po nie wiem, po jeden, po dwa tokeny posiadać, ale to już jest za duże dla mnie, żeby ogarnąć te wszystkie tokeny. Ale Bugs Butler to skomentował, zamiast skreślać szczęśliwe liczby, lepiej wybierać projekty, które wpisują się w kilka narracji. I to jest ciekawe podejście, bo można poszukać właśnie projektów, które nie wiem, działają na layer zero, do tego są dexem, można tam dostarczać płynność i jeszcze coś tam i generują Lil yield i takie faktycznie projekty można gdzieś wybierać. Wtedy jednym projektem załatwimy sobie wejście w kilka różnych nadlacji. Jeżeli akurat jakaś nadlacja się wstrzeli, no to ten nasz projekt ma szansę na to, że będzie w tej nadlacji. Oczywiście problem jest z memecoinami, no bo tutaj jest Żadna nadlacja. To jest nadlacja pod tytułem Memecoin, nowy nowy nowa Shiba Inu, nowy PP Wojak i tak dalej. Ale ja się w Meme bawić nie lubię. Więc oczywiście tutaj można wejść do Q na profil i sobie na to wszystko zerknąć. Ja jeszcze się śmiałem parę temu na Twitterze, Mamba napisał: Nie będzie bull marketu, dopóki ludzie nadal silują Solane jako cudowny projekt, który zrobi nie wiadomo jaki wynik. No i jeszcze po tych informacjach, które wam przedstawiłem przed chwilą, no to to już jakby się dopełnia wszystko, ja od siebie dorzuciłem dwa takie projekty, które też według mnie nie zrobią żadnego konkretnego wyniku, że będzie to Shiba Inu oraz Uniswap. Dlaczego Shiba nie? Pola rynku pojawi się świeższy i ciekawszy memecoin, poza tym Elon Musk lubi Dogecoina, a dlaczego nie Unitoken? Dlatego, że teraz są agregatory płynności, dzięki którym możemy dokonać transakcji na bardziej płynnych rynkach, taniej, szybciej niż na jednym konkretnym deksie. Ja nie mówię, że te deksy przestaną istnieć i przestaną na siebie zarabiać jakoś. Natomiast po prostu technologia się no, wzbogaca o nowe rozwiązania, o nowe techniczne rozwiązania, więc dlaczego mamy korzystać z takich podstaw, skoro możemy posiadać narzędzie, które będzie posiadało więcej tych funkcjonalności, tak? Jeżeli na Facebooku na początku mogliście pisać do siebie wiadomości, mieć tablicę i nie wiem, zdjęcie profilowe sobie dodać, a teraz tam jest Marketplace, są grupy. Są jakieś inne ogłoszenia, są gry. No to dlaczego macie korzystać z czterech pojedynczych aplikacji, skoro macie wszystko w tej jednej aplikacji? To jest tylko taki przykład, żebyście mogli tutaj uzmysłowić sobie to, o co mi w tym tekście moim chodzi. No ale jak będzie to, oczywiście zobaczymy. Przed chwilą o nim wspominałem, żywiec krypto tutaj pisze. Nie słuchaj, co mówią. Patrz co ludzie klikają. Social FI is coming and someone still cooking. No i tu widzimy mocny, bardzo mocny przyrost środków do aplikacji Frentech. TVL tutaj wzrósł z około 5 milionów nagle na 15, po prostu jakaś krecha tutaj duża poszła na tej aplikacji. Kto się tam bawi, kto dorzuca ten kapitał, tego tak naprawdę nie wiemy, ale James Bull wrzucił dosłownie niedawno taką informację, że rentek właśnie jest niesamowity i generuje teraz najwięcej revenue ze wszystkich protokołów, które w ogóle istnieją w krypto. Mówimy tutaj o 615 tysięcy dolarów przez ostatnie 24 godziny. Prentech to jest pierwsze miejsce, jak widzimy tutaj 615 tysięcy, drugi Maker dało 329 tysięcy, Lido 164 tysiące i później jakieś inne mamy jeszcze protokoły Więc no niesamowity wynik robi ta aplikacja Kto i po co tam się bawi tego nie wiadomo Ja Wam mówiłem o tym Że jest to trzecia aplikacja tego twórcy Dwie poprzednie bardzo szybko się zwinało z rynku, już nikt o nich nie mówi Czy z tą trzecią będzie podobnie Tego nie wiadomo, ale Uważaj, żeby tam nie wiadomo jak dużo środków nie wrzucać, a po czwarte albo trzecie musicie połączyć tą aplikację z Twitterem i dać im bardzo dużo uprawnień na początku, więc później sobie te uprawnienia odłączcie, bo jest to po prostu niebezpieczne. Jest to po prostu niebezpieczne. Króciutka informacja od Ripple. Przymierzają się oni prawdopodobnie do swojego IPO, czyli do oferty publicznej. No i ciekawe, czy będą wyglądali jak Coinbase po wejściu na giełdę. Na pewno może to spowodować krótkotrwały wzrost na XRP, bo ludzie się tutaj rzucą. Będzie hype, że kolejna duża firma chce wejść z krypto na giełdę, taką tradycyjną. No i XRP może tutaj coś odrosnąć. Także delikatny, delikatny sygnał na wzrosty na XRP się nam tutaj pojawił. A wykres Coinbase, no to wygląda tak, że po wejściu na giełdę weszli oni, zobaczcie. Maj 2021 czy tam kwiecień 2021, no idealnie przy ATH to był. To był sygnał zakończenia Hosty 2.21. Wejście Coinbase na Nasdaqa pokazało nam idealny szczyt dla całego rynku. Oczywiście ja wiem, że później jeszcze Bitcoin przebił w listopadzie, wrześniu, październiku, już nie pamiętam, swój szczyt. Delikatnie go przebił, ale altcoiny już do tych poziomów nie wróciły. Więc tu mieliśmy szczyt altcoinowy, prawie bitcoinowy Hosty 2.21. Od tamtego czasu, no od wejścia gdzieś powiedzmy... Spadek o no, 90 kilka procent, nie, no, na glebę poleciał niesamowicie Coinbase. Delikatne odbicia od tych poziomów, jak się będzie to rozwijało dalej, tego nie wiadomo. Czyli pil tutaj wchodzi na dołku, żeby rosnąć przez hossa a później gdzieś będzie out na górze? No, czas pokaże. Wspominałem Wam ostatnio o tym kryptokasynie tej aplikacji Stake. Okazuje się, że to podobno grupa z północnej Korei Lazarus okradła ich na te 41 baniek. Lazarus to jest taka grupa, która odpowiada za kilka największych haków w historii kryptowalut. Jeżeli faktycznie oni to robią, tak przynajmniej tutaj FBI powiedziało, że zidentyfikowali, że to znowu ta grupa okradła jakiś projekt krypto, no to mają tam niesamowitych speców. Koreńczycy z północy są znani z tego, że są świetnymi hakerami i okradają wiele firm różnych, poza krypto tak samo. Albo druga teoria, FBI znalazło sobie fajnego kozła ofiarnego, i wszystkie te takie ataki zrzuca po prostu na nich, bo w sumie nic im nie zrobi, do kraju, do kraju nie wejdzie, jakoś im tam do więzienia nie powsadza, więc jest to łatwy po prostu cel, żeby wszystkie takie sprawy zrzucać na tą grupę. A może gdzieś pod spodem trwa faktyczne śledztwo. Nie wiem, tak sobie tylko spekuluję. Dobra, przejdźmy teraz do Stanów Zjednoczonych, do takiej geopolityki trochę. Ja wiem, że się na tym nie znam. Zaraz ktoś będzie pisał Kamil, co ty gadasz, zajmie się kryptowalutami, tylko że kryptowaluty to jest jedna sprawa. Natomiast nie rozumiejąc, nie starając się zrozumieć całego tła, które wpływa na kryptowaluty, będziemy mieli bardzo okrojony poziom wiedzy. Przez te ostatnie miesiące, może i lata, ja zgłębiałem ten temat. Starałem się go Wam też w jakiś sposób przekazać na tyle, ile go rozumiem, na tyle, ile tą wiedzę swoją poszerzam. No i wydaje mi się, że delikatnie rozumiem, jak to wszystko działa, albo przynajmniej kiedy i z jakich powodów rynek ponownie może uderzyć do góry. A kiedy będziemy widzieli zawrócenie tego trendu ogólno-kryptowalutowego, i kiedy trzeba będzie sprzedawać kryptowaluty. Zerknijmy sobie na SP. Tutaj delikatna korekta była kolejna, odbicie, więc zobaczymy. Możliwe, że w poniedziałek na zielono, podobnie NASDAQ tutaj, korekta, znowu odbicie, ale nas bardziej interesuje mnie przynajmniej DXY, indeks dolara amerykańskiego, 17 lipca 2023, gdzie był w tamtym czasie bitcoin? Tu, patrzcie, 31800, no dwa dni później, że tak powiem, tak, ale to nigdy nie jest jeden do jednego skorelowane. ATH takie swoje ostatnio lokalne po tym całym odbiciu z 15 tysięcy, Bitcoin miał mniej więcej 14-15 lipca. W tym momencie DXY był na swoim najniższym poziomie, zeszliśmy poniżej stówki. Teraz DXY jest na poziomie 105, Bitcoin jest na poziomie tych 26 tysięcy dolarów. Tutaj ja to rysowałem w momencie, kiedy DXY wzbijał się niesamowicie do góry, że jeżeli zobaczymy przebicie takie mocne indeksy dolara amerykańskiego, kiedy ten dolar osłabi się, Wtedy mogą rozpocząć się wzrosty na krypto. No i powiedzmy, że był to tutaj 8 listopada, tutaj był 22 września. Patrzymy sobie na wykres Bitcoina. Listopad, zobaczcie. 10, 9 listopada Bitcoin zalicza swoje dno. Wykres dolara amerykańskiego, no tutaj trzeci, ale tutaj 8. Zaczyna lecieć na łeb na szyję, Bitcoin zaczyna Rosnąć. Podobnie sytuacja wygląda z SP, podobnie sytuacja wygląda z Nasdaqiem. Dlaczego tak się dzieje? No bo tłumaczyłem wam już to kilkukrotnie. Jeżeli dolar jest mocny, jeżeli ludzie uciekają też ze swoich walut lokalnych do dolara amerykańskiego, on się zmacnia, no to nie ma też chętnych na to, żeby inwestować w takie rynki. To jest po prostu jak popatrzycie na wykresy różnych indeksów, rynek krypto w porównaniu z indeksem dolara no to po prostu tak to wygląda, że jak tu jest mocno, to na innych linkach jest słabo. Jak tutaj jest słabo, to na innych linkach jest mocno. Jesteśmy teraz na mniej więcej takim poziomie, który kilka razy był testowany i możliwe, że odbijemy się z tego poziomu. Wtedy rynek krypto faktycznie powinien zacząć rosnąć, więc trzeba tego wypatrywać. Jeżeli ktoś jest traderem, to powinien na to w tym momencie patrzeć. Tutaj fajnie to też jest pokazane na wykresie crypto NB NB1. On to zaznaczył, tak? dolar amerykański, indeks, no i bitcoina jak to reagowało na siebie. Więc tutaj było wysoko, wtedy my byliśmy nisko, jak to było nisko, to tutaj na wykresie bitcoina rośliliśmy i tak to po prostu działa na opak. Więc jest to coś, co faktycznie działa. Można jeszcze spojrzeć na te waluty słabnące, o których wspomniałem wcześniej. Zutówka do dolara na 4,30 za jednego dolara trzeba dać, po informacji o obniżeniu 100% w Polsce dolar 4, powiedzmy 15, 19 na 4,32. Prezes Gapiński w ogóle powiedział, że nie będzie NBP interweniowało w tym temacie. Aczkolwiek no parę groszy tutaj przez chwilę spadło. 3, 4 dosłownie. Natomiast kto to zrobił, czy niecierpliwi sprzedający, no tego nie wiadomo. Złotówka do euro, no 4,60 ponad. USD do japońskiej waluty, no to tutaj też się oczywiście umacnia dolar. Jakby na to nie patrzeć, jesteśmy blisko tutaj szczytów. I jeszcze przechodząc do tego tła geopolitycznego, to jest ciekawy temat tutaj. Cena ropy naftowej osiągnęła swoje 10-miesięczne 10 high, to znaczy jest to najwyższa cena od 10 miesięcy. A inwentory, czyli magazyny, są na 40-letnich dołkach. Mają mało tego surowca u siebie w magazynach. No i zobaczmy, że gdzieś rok 2017, było to 1250 milionów baryłek. Teraz jesteśmy na all-time low od 40 lat. Tak mało mieli w 1985 roku i było to 767 tysięcy milionów baryłek. No i teraz tak samo to wygląda. Stany Zjednoczone muszą pod tym względem też zaciskać pasa. Tym bardziej, że Saudyjczycy powiedzieli, że podtrzymują obcięcie wydobycia ropy o milion baryłek dziennie do końca roku, więc tutaj będą mniej wydobywać. A to oznacza, że jeżeli popyt na ropę no jest jakby na stałym poziomie, a ta podaż się zmniejsza, to cena ropy faktycznie może dążyć do jeszcze kolejnych wyższych tutaj poziomów. Co oczywiście nie wpłynie dobrze na, na ludzi, którzy mieliby te pieniądze zaoszczędzone na cenie paliwa przeznaczyć na jakieś inwestycje. No bo jeżeli galon ropy w Stanach Zjednoczonych czy litr ropy będzie w Polsce droższy, to oczywiście ten kapitał mogący być użyty do inwestycji, niestety, ale nie będzie on zainwestowany, bo trzeba będzie zatankować swoje auto. A to oczywiście też się przeniesie poza takim gospodarstwem domowym na transport, na logistykę, która przewozi nasze produkty do sklepów. Co spowoduje oczywiście wzrost ich kosztów. Jak koszty będą większe, będziemy więcej płacili, nie będziemy więcej zarabiali, no to ta cała spiral się może po prostu nakręcić. Dobra, tyle z tego tła całego. Na razie nie jest zbyt wesoło, czekamy na ruchy. Dolara amerykańskiego, jak on nam tutaj powędruje, w którą stronę, jak zacznie spadać, szukajmy longów, jak dalej będzie rosnął, szukajmy shortów. Prosta, prosta gra. Dwie ciekawostki jeszcze tylko z naszego podwórka wyborczego, już za miesiąc i pięć dni wybory w Polsce. No i Rafał Mundry podsumował tutaj to, co politycy po prostu nam obiecali w ciągu tylko jednego dnia. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. 1500 zł podwyżki dla nauczycieli, Zniesienie limitów w szpitalach, In vitro, Likwidacja podatku belki, Handlowe niedziele, Niedziela płatna 200%, 0% VAT na transport publiczny, Związki partnerskie, Dwie waloryzacje emerytury w roku, nie za dużo na jeden dzień. Ja dopisałem, że w tym tempie to każdy z nas jeszcze dostanie Lambo w wybranym przez nas kolorze, Apartament w górach i co najmniej po koiny na głowę. Cudzymi pieniędzmi to można tak sobie przecież dysponować, nie? No, i jeszcze tutaj Konrad Berkowicz wrzucił informację, taką, która jest pomnikiem socjalizmu. Według niego, w byłej siedzibie firmy Optimus, w której zatrudniano pracowników, dziś jest Urząd Pracy Rejestrujący bezrobotnych. Oto pomnik socjalizmu, oto pomnik trzeciej RP. Jeżeli nie wiecie, co to za firma Optimus, to polecam Wam zgłębić tą historię. Bo po prostu to był to, mogła być firma, która byłaby większa od Microsoftu. Tak, mogłaby być większa od Microsoftu, mogłaby być większa od, od jabłuszka, no ale oczywiście przez cudowny ustrój polityków i inne naciski, po prostu została zamknięta. Musiała zostać zamknięta, a mogliśmy mieć w końcu jakiegoś swojego polskiego giganta, a tak to jesteśmy na usługach Zachodu, wschodu, północy, południa, ale na pewno nie na swoich. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Mam nadzieję, że jakoś miło niedzielę spędzicie. Ja dzisiaj jakieś koncerty zahaczę, trochę się człowiek ukulturalnie odejdzie od tego monitora. No i tyle. Łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!